witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sfera, to jest kolejny, drugi już odcinek naszej nowej serii, mianowicie z Christmas Hardcore'u. Tak, trochę się zmieniło, jak to zawsze u mnie z odcinka na odcinek bywa. Dzisiaj już nie jesteśmy na naszym serwerku jak wcześniej, nie jesteśmy na zwykłym survivalu, ale jesteśmy na modach. No, na serwerze to jeszcze nie, dlatego nie, że dopiero będę wgrywał tą paczkę. Przez ostatnie dwa dni na live'ach z wami razem testowaliśmy tą paczkę, dogrywaliśmy jeszcze jakieś tutaj fajne parę modów i stworzyliśmy jakąś taką wstępną paczkę, która zostanie wgrana na serwer jutro. Tak, jutro zostanie wgrana najprawdopodobniej, już zrobiłem sobie piec, a dzisiejszym naszym zadaniem jest powiększenie go, tak? Czyli musimy dzisiaj zdobyć gravel, musimy dzisiaj zdobyć klej, który jeszcze trochę mam, ale i tak się przyda go zdobyć. No i najcięższy do zdobycia piasek. No to o piasek to nie będę szedł, tylko idziemy po jakiś gravel i tak dalej, bo tutaj tego jest mało. Z racji, że takim specyficznym biomie się wbudowałem. Czekajcie, zapiszemy sobie w ogóle kordy, jakie tutaj mamy. Okej, żeby się nie zgubić w razie czego. I weźmiemy sobie łóżko. Oczywiście gramy teraz na single playerze, z racji, że serwera jeszcze nie postawiłem. Takie rzeczy sobie ogólnie wyposażyłem. I są to mody. Na razie jest chyba 15 modów. Nie jest ich za dużo. Jest takich, myślę, w sam raz, nawet w takiej paczce do grania. Czekaj, już znaleźliśmy, ale weźmiemy ten bliżej brzegu. I dzisiaj mam dla was ciekawą rzecz, że... Na pewno jest glina? Ty, na serio? Wow, a tego to nie sprawdzałem. Ej, to musimy iść do tego stołu sobie zrobić, kurde, łamianego moda i nawet, kurde, się nie zorientowałem tak naprawdę, co on zbytnio robi. Był to dodatek do Tinker Construct, jak się okazuje. Jest to mod, który blokuje nam po prostu wszystkie takie customowe craftingi przedmiotów. Dobra, tylko stick potrzebujemy, no to stick już sobie zrobimy gdzieś tutaj. Czekajcie, miałem gdzieś tutaj właśnie przygotowany patyk sword. Pattern to jest chyba to. Więc teraz musimy sobie tylko zrobić jeszcze flintowe tutaj patyki i tak dalej. Tego się nie da. Czyli to nie jest, to jest inny patyk. Zdecydowanie. No dobra, to sobie mogę jeszcze w sumie, chyba że ten pattern mogę użyć jako taki. Nie, nie mogę takiego użyć, no dobra. No to w takim wypadku muszę sobie skraftować jeszcze jeden pattern z patykiem. Więc zróbmy sobie go raz, dwa. Nie, to jest tamten. Czemu nie poszło? Czy ja nie mogę zrobić flintowego patyka? Nie możemy zrobić, no szkoda. No to zrobimy sobie główkę łopaty z flintu, a także patyk zrobimy sobie chyba z cobblestone'a. Mam gdzieś tu cobblestone. Przy sobie, a mam cobblestone, dobra, no to w takim razie zrobimy sobie cobblestone'owy i ludziska, z racji, że jutro są święta, jutro jest Wigilia, tak? Wrót, okej, okay. Nie? To ja tą paczkę wam postanawiam dać, tak, dostaniecie paczkę w fazie 1.0, bo jest obecnie faza 1.0, ja będę ją jeszcze usprawniał z każdą możliwością, coś takiego. Nie ogarniam trochę. Okej, czemu ja nie mogę tego skraftować? To jest inny patyk? Zobaczmy. Nie, no tu mamy tylko ten i ten. Ja wątpię, żeby to był ten rodzaj patyka, więc jeszcze raz weźmy tutaj. Tak? Jest tak. Nie, no ja muszę coś tu włożyć. Nie wiem, dobra, użyjmy normalnego, zrobimy sobie taką. Zawsze to będzie lepsze niż żebyśmy nie mieli. Weźmiemy sobie jeszcze tylko no to tutaj tool station. To jest tool station, czy jak to się nazywa? Tak, tool station weźmiemy sobie, żeby można było naprawić w razie czego sobie naszą łopatę i już ruszamy szukać jakiegoś gravelu, jakiejś tej gliny, ale po glinę to już tutaj mamy. I tak, ziomeczki, piszcie w komentarzach jakieś fajne mody, najlepiej adventure i tak dalej, co byśmy mogli dograć. Co do serwera, będzie on już całkiem niebawem, myślę. No, będę starał się, żeby jutro już postawić ten serwer, żeby już jutro przenieść na niego mojego save'a. O, cześć, w ogóle to jest mój królik, którego na lewie żeśmy znaleźli, nie? Cześć, 0001. Cześć, cześć, stary, weźmiemy go? Nie, no dobra, niech sobie łazi, kurde, wypuściłem go na wolność, to niech sobie na tej wolności pobywa jak chce. I żeśmy na lewie już takie pierwsze nasze tutaj rozbudowy poczęli. Zaczęli i tak dalej. No, było trochę problemów z paczką, więc jeszcze na niej nie nagrywałem od początku tej serii, bo nie byłem pewien, czy nie będę po prostu rezygnował z tej paczki modów, ale udało mi się wszystko ustabilizować. To też jednak postanowiłem, że na nią się przeniesiemy. Fajnie będzie się chyba grało hardcora na modach, nie? Tak samo na serwerze. Wydaje mi się, że wgramy tam wszystkie mody i też ustawimy hardcore, żeby było o wiele przyjemniej grać. O wiele przyjemniej dla kogo, to też zależy, prawda?
czy o wiele przyjemniej dla tych, co będą prowy koksy i tak dalej, ale nie, raczej PvP będzie wyłączony, jeśli już taki serwer postawimy. Zdedać będzie można tylko od mobów. Chociaż nie wiem, nie wiem, wszystko będzie w sumie do przegadania, tak naprawdę. Na ten moment rysuje się to tak, że zamieszkaliśmy na takim dosyć dziwnym biomie. W sumie najfajniejszy biom, jaki mi się udało znaleźć, jak dotąd tylko zwykły minecraftowy biom znajdowałem. Plus minus jeszcze jakiś tam górzysty, ale to nie było za fajne. Weźmy się tutaj prześpimy. W ogóle strasznie dużo tu jest grzybów. Wybrałem z tego względu także ten biom, żeby móc w razie czego zrobić sobie... Prześpij się. Zrobić sobie zupki grzybowe, jakby naprawdę mi zabrakło jedzenia z tych normalnych. Na razie mam jeszcze zapas szteków, plus zacząłem odkładać sobie tam zboże moje w moim swoistym domku, bo na razie domek to jest jakby w fazie prealfa. Na tym będę jeszcze pracował. Wydaje mi się, że powoli będzie nam starczy. Tutaj jeszcze się przejdziemy w sumie może chwilę. Sam się przejdę, nawet zobaczę sobie tylko okolice. Przejdziemy się tylko przespać do rana. Widzimy się za chwilę w naszej bazie. Jak drogi, przeczekałem tylko noc. Jesteśmy już w naszej bazie. Za chwilę będziemy rozwalać ten piec i stracimy przepaloną perłę kresu, która tam oczywiście została zawarta jakby przeze mnie tutaj na live rozpuszczona. Będę musiał się wybrać po jeszcze lawę niedługo. Okej, to już mieli bucket, to już nie starczy na przepalenie. No trudno. Ogólnie co do domku, bo widzieliście ten kwadrat pewnie przez większość filmu. To będzie coś na stylu, że tutaj będą kolejne drzwi do przejścia kolejnego segmentu. Tutaj też będzie przejście do kolejnego segmentu. Także będzie takie coś u góry i na dole. To będzie taki domek, wiecie, taki wieloczęściowy. Taki segmentowy, będzie się go budował segmentami podczas live'ów, podczas odcinków, nie wiem jak długo mi się uda przetrwać, tak naprawdę to wszystko od tego zależy. Czy zaraz, nie wiem, na odcinku nam creeper jakiś wybuchnie i stracimy tego save'a na zawsze. O! O, tank się nie zniszczył, no fajnie, ja myślałem, że on się zniszczy jak ten, jak go usuniemy, ale okej. Ja myślę, żeby to zbudować 3x3 szczerze, to już będzie wystarczająco nam powierzchnia jak na razie. Tylko jeszcze musiałbym to jakoś ładnie tutaj rozkopać, bo jak na razie to jest takie wiecie, takie sobie było wykopany taki dół, żeby tylko umieścić piec jak najszybciej, żeby zrobić sobie przedmioty. Co prawda mogłem wtedy jeszcze korzystać z normalnych przedmiotów kraftowalnych, takich jak żelazny i tak dalej, ale nie korzystałem z tego, zaznaczmy. Jakby przyjąłem zasadę, że żelaznych przedmiotów nie będziemy mogli kraftować i dograłem teraz z tego moda, że zwykłe przedmioty minecraftowe nie dadzą się wytworzyć. Korzystałem tylko z kamiennych przedmiotów, więc chyba całkiem znośnie, jeśli o to chodzi. Dobra, weźmy teraz, stwórzmy... To jest cement, z tego co pamiętam. Polona wersja, ok, tyle chyba nam już wystarczy. Połowę damy tutaj. A jeszcze możemy zwiększyć w sumie tego zrobić. Czy mam jeszcze piach jakiś w skrzyniach? Nie, czyli musimy dokopać na tym naszym cyplu. W ogóle muszę wykarczować te wszystkie drzewa, tak? One są strasznie brzydkie. Chciałem tu zrobić taką po prostu goliznę. Miejsce takie, wiecie, po prostu, żeby widzieć wszystko, co się dzieje, bo gramy na hardkorze. I o tym nie możemy zapomnieć. Okej, zniszczyła się nam. Czyli teraz musimy ją naprawić. Spoko. Chyba nie widziałem paska zniszczenia. Okej. Aha, tym station możemy odłożyć już. Połóżmy go tutaj. Okej, fajnie. Fajnie. W ogóle przedmioty się nam ulepszają z czasem. Zobaczmy, ile tutaj mamy. Tu mamy 5% expa. No super, nie no. Jak będziemy kopać, to nam się to wzmocni i później będzie szybciej kopać. Jakieś enchanty dojdą i tak dalej, więc naprawdę fajnie. Ej, faktycznie, poziom zniszczenia łopaty jednak widać. Mi się wydawało, że nie było widać. Tak nagle mi się zepsuła. Chyba nie patrzyłem na nią zbyt porządnie. Okej, tyle. Tyle piachu nam starczy, nie potrzeba nam dużo, szczerze. Będę jeszcze łaził pewnie z 3 razy, zanim uda mi się skończyć. Gravel mi się kończy, mam jeszcze tutaj, okej. Dobra, i tyle możemy wziąć sobie, jeszcze dorzucić. Tutaj damy po 6. I tutaj damy po 6, już mamy cegiełki pierwsze, okej. Skraftujmy z tego od razu sobie briki. I zacznijmy tworzenie naszego pieca hutniczego. To jest piec hutniczy? Chyba hutniczy. Z nim bym wolał się nie bić, bo endermany są straszne na hardkorze. Już się o tym przekonałem. Szczerze powiedziawszy, że prawie zedałem, bijąc się z endermanem świadomie. Okej, jeszcze muszę tutaj rozkopać dookoła. Widzę, że za mało miejsca jest. Co do murku, zrobiłem taki sobie prowizoryczny murek, co daje mi chwilę czasu na reakcję, bo zombiaki muszą go obejść. A i tak będę musiał jeszcze go tutaj w stronę wody pociągnąć trochę, żeby jednak nie wchodziły tutaj zbytnio. Ale to wszystko pozostawia...
Na później, na później. Tak, jeszcze tym się będę zajmował, to na pewno. Więc tak w ogóle, ziomeczki, tak przypominawszy wam, przypomniawszy, jak to się tam mówi, a źle skierowałem. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, bo ostatnio trochę było mi smutno z powodu tej ilości łapek. Wiem, że teraz trochę pomarudzę, ale uważam, że jest nas stać na więcej. Daliśmy radę 80 łapek pod Let's Playem, daliśmy później radę 40. No i teraz tak trochę spadliśmy z formą, bo wbiliśmy 23 łapki, co i tak jest ładnym wynikiem, więc za co wam bardzo dziękuję, bo ja lubię, jak wbijacie tyle łapek. Ale może z racji, że drugi odcinek, duży odcinek, jeny, strasznie mi się mylą słowa czasami, że drugi odcinek, to może tym razem postaramy się wbić jakąś lepszą ilością łapek, lepszą ilość łapek, strasznie się jąkam, przepraszam. Jest to strasznie niewygodne do słuchania, wiem o tym. Ale wiecie, po prostu postaramy się tak, nie wiem, z 30 łapek byłoby fajnie, jakbyśmy dobili, z racji, że jeszcze paczuszkę dzisiaj dostaniecie, znaczy dzisiaj. W momencie, jak jest ten odcinek, to pod tym odcinkiem za jakiś czas pojawi się link do pobrania paczki, tak? Uznajmy tak, w ten sposób, że nie podaję wam konkretnej daty, ale stanie się to, bądź po prostu powiem komuś, ktoś uploaduje mi tą paczkę na jakąś stronę, na jakiś hosting, ja wam po prostu dam link do pobrania. Dobra, czekajcie, musimy regularnie tu zbierać swoją drogą, bo za jakiś czas skończy mi się jedzenie, nasze mięsko. Będę musiał później się przerzucić na te chlebki, ale to wiecie, to sobie już odłożę tutaj zawczasu. Jak się przerzucę, to będę miał dużo jedzonka. Okej, teraz zrobimy chwilę cięcia i widzimy się za chwilę. Jesteśmy już z powrotem, będziemy powoli kończyć nasz odcinek. Dzisiaj taki... Oh fuck! Nie wskakuj do tego. Dobra, już nie mogę tego wskakiwać, mi jeny i krew moja tam jest, no nie. No to musimy to jakoś fajnie obudować teraz. Ogólnie udało nam się dzisiaj spełnić plan odcinka, czyli rozbudowę naszego pieca. W przyszłym odcinku myślę, że albo zajmiemy się farmą, albo zajmiemy się tym naszym domkiem. Możecie w sumie zdecydować. I mam dzisiaj jeszcze do was dwie rzeczy do rozprawienia, coś takiego. Mianowicie, jaki format odcinku wam bardziej odpowiada? Chcecie odcinki w 60 fpsach 10-minutowe? Czy chcecie odcinki 15-20-minutowe w 30 fpsach? Tu możecie zadecydować. Dzisiaj zrobimy taki pół na pół w 30 fpsach. Będzie coś koło 10 minut. Żebyście po prostu mogli zadecydować, który format wam bardziej pasuje. I macie jeszcze do rozprawienia to, jak nazwiemy nasz półwysyp, bo to jest taki półwysyp swoistego rodzaju. Jesteśmy otoczeni z trzech stron wodą, tylko od jednej jest ląd, od tej obudowanej, więc pomyślcie jakąś fajną nazwę, może wymyślimy sobie, nie wiem, tylko lepszą proszę niż cyferkowy przystanek, czy nie wiem, czy cyferkowy, kurde, przylądek, no bo to już jest przesada, dobrze? Powiedzmy szczerze. Ale ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście Texture Pack także będziecie mieli link do pobrania w opisie. Oczywiście wesołych świąt wam życzę, bo odcinek się pojawi prawdopodobnie w dniu Wigilii, więc taki prezent ode mnie z paczuszką, nie? Więc wesołych świąt, tam najlepszych prezentów i dużo łapek dla mnie, nie? Do zobaczenia, cześć!